Martyna Florczak ma 7 lat i wielkie serce. Ścięła długie włosy, by przekazać je na peruki dla chorych na nowotwory. Kto wymyślił to, żeby Martynka te włosy ścięła? Martynka miała życzenie zapuszczać. Jak zapuściła te włosy, to postanowiła je ściąć. Wytłumaczyłam jej, na czym polega choroba nowotworowa i że można w ten sposób pomóc innym. I jej się bardzo spodobał ten pomysł i to ona napierała i to inicjatywa była z jej strony, żeby jednak te włosy tutaj przekazać dla chorych. Sami też żeśmy korzystali z pomocy osób, które nam mocno pomagały na początku życia Martynki i to jest taki bardzo malusieńki dar, odwdzięczenie się za to, że ktoś kiedyś nam pomagał. W takim razie co Martynie było, że potrzebowała tej pomocy? Martynka urodziła się z bardzo poważną wadą serca. W wieku 2 miesięcy była operowana na oddziale kardiochirurgii w Poznaniu. I w tym Poznaniu utknęliśmy na pół roku. Właściwie lekarze nie dawali nam szans na wyjście do domu. Natomiast los i opatrzność tak zrobiła, że wyrosła na bardzo pogodną, kochaną dziewczynkę i zdrową, także... Te włosy długo były zapuszczane, bo Martynka pochwaliła nam się przed nagraniem, mówiła chyba 2 lata, tak? Mówiłaś, że zapuszczałaś. Chyba 2 lata zapuściłam, ale tylko sama nie wiem. I oddałam włosy dla Rock and Roll jakoś taki. Nie było ci szkoda tych włosów? Nie, nie było. A wiesz, komu pomagałaś? Wiem. Tym ludziom, którzy mają raka. Którzy się zaszczepili na raka i ci, którzy potrzebują tych włosów, naprawdę. Jesteś z siebie dumna? Tak, jestem bardzo. To tak wystawiłabyś sobie 6 za to, co zrobiłaś? Tak, wystawiłabym sobie 6, bo chciałam wszystkim pomóc, za to, że wszyscy mi pomogli. No właśnie, czy to, że Martynka obcięła te włosy, to jest dowód na to, że Państwo pokazujecie teraz innym, że zróbcie to samo, że warto pomagać? Tak, wydaje mi się, że ludziom trzeba otwierać po prostu też oczy i świadomość na to, że niektórzy ludzie mają dużo mniejsze problemy niż my, bo Martynka też po operacji wady serca w wieku 13 miesięcy całkowicie straciła słuch, jest dzieckiem zaimplantowanym obuusznie, także bez implantów ślimakowych jest osobą zupełnie głuchą. Jak widać, funkcjonuje w miarę normalnie, ma pewne swoje ograniczenia, ale to też jest taki przekaz i informacja dla osób, które nas mogą słyszeć, widzieć i które możemy zainspirować, że nie warto się załamywać i z każdego naprawdę ciężkiego przeżycia w swoim życiu można to przekuć na pozytywy i wyciągnąć z tego naukę dla siebie. My żeśmy tak zrobili. Mamy cudowną, pogodną córeczkę, której bym na nic innego, na żadne inne dziecko nie zamieniła, dlatego że dzięki niej to my żeśmy się ubogacili, to dzięki niej też inni ludzie czerpali inspirację z nas i to jest właśnie fajne. Także myślę, że tutaj pokazanie, że nie warto się też zamykać w swojej niepełnosprawności, w swoich problemach, bo dookoła są ludzie, którzy też mają problemy inne niż nasze. Mogą być to problemy z rodziną, z pracą, ze znajomymi, z chorobą. Każdy ma swój jakiś krzyż, który niesie i każdy dla nas jest ważny, natomiast nie jesteśmy w tym sami. Warto rozejrzeć się dookoła i pomóc komuś innemu, ktoś inny nas zainspiruje, także tak mi się wydaje, że to jest dobra dewiza na życie. To jeszcze muszę zapytać, Martynko, a powiedz mi, a ta fryzura, którą masz, to jakoś była ustalana? Tak chciałaś właśnie wyglądać po ścięciu włosów? No tak, pewnie chciałam, ale najbardziej mi się podobało, jak pani mi ścinała i od dawna chciałam mieć takie włosy, bo moja ciocia też ma takie, no i ja też chciałabym mieć takie, no, bo mi się podoba taki wygląd. A chłopakom się podoba? Nie wiem, na pewno tak, bo mojemu tacie no pewnie, że tak.